Dzień dobry, witam, witam. W niedzielę. Chciałbym Państwa zaprosić na poglądanie starych map. Jakoś tak ostatnio te mapy mi wpadały w ręce, a to gdzieś znalazłem coś ciekawego, a to gdzieś wisiało na ścianie, a to gdzieś w internecie coś znalazłem. Poskładałem to wszystko w taki ciąg od najstarszych map do najnowszych map Krakowa, no i chciałbym Państwu je pokazać, chciałbym Państwu, z Państwem się podzielić pewnymi obserwacjami. Bardzo jest to interesujące i moim zdaniem takie dydaktyczne. No tak niby wszyscy wiemy wszystko o Krakowie, a przecież co do czego, to ja przynajmniej okazało się, że sporo nie wiem. Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim autorom map, z których część już dawno nie żyje, za to, że te mapy zrobili i zostawili pamiątkę, która jest no, nie tylko pamiątką historyczną, ale bardzo dużo nam mówi o samym mieście, jego rozwoju i różnych, że tak powiem, historiach związanych z miastem. Tu mamy taką rekonstrukcję zrobioną przez zespół naukowców krakowskich. Ona rekonstruuje sytuację miasta Krakowa, wzgórza Wawelskiego i Kazimierza około 1650 roku. No cóż tu widzimy? Przede wszystkim kilka różnych rzeczy. No, temu się przyglądałem dość dokładnie. Po pierwsze, Wisła sobie płynie tutaj w kierunku Podgórza, ale płynie też tutaj przez ulicę, obecną ulicę Dietla, tu takie dwie odnogi były. Tu jest ulica Stradą, która prowadzi do osobnego miasteczka Kazimierz, prawda? I ta Wisła sobie tutaj wykręca później mniej więcej w ulicę Starowiślną. No, nic tu nie ma, żadnych pojedynczych, jakieś budynki stoją. W opracowaniu jest szereg informacji dotyczących tych kolejnych numerków. Można sobie to odnaleźć. Wawel właściwie prawie, że się nie zmienia. Natomiast dookoła Wawelu praktycznie nie ma w ogóle domów. Tutaj jest ulica Karmelicka, obecna Karmelicka. No i tutaj jest mniej więcej klasztor karmelitanek, tutaj Krupnicza, na której no, stoją 2-3 domy na krzyż. Tu robiliśmy zresztą badania. No, bardzo ciekawe jest to wypublikowane, jak się tutaj to miejsce zmieniało. Kiedyś tu dawno temu brzozy rosły, potem był jakiś zakład, powiedzmy, manufakturka metalurgiczna, być może jakaś kuźnia. Jest to opublikowane w materiałach Polskiej Akademii Nauk. Co ciekawego, no fosa dookoła Krakowa tutaj sobie, prawda, płynie, dookoła Barbakanu, tutaj mamy Barbakan. No mury stoją, że tak powiem, pięknie, mury obronne, wieże poszczególnych rzemiosł. Jak Państwo będziecie szli kiedyś plantami, to są fundamenty po tych wieżach i tam jest napisane, kto tutaj w tej wieży bronił miasta, prawda? No tutaj mamy klasztor reformatów, ulicę Pijarską, świętego Marka, kościół świętego Marka. I co ciekawe, proszę popatrzeć, że kościoła reformatów nie ma. Kościół reformatów powstał w ten sposób, że franciszkanie, których mamy mniej więcej gdzieś tutaj, prawda, franciszkanie, chcieli postawić tutaj jeszcze jeden kościół i klasztor, burmistrz się nie zgodził. Wykupili te domy, połączyli je w jedną całość, tworząc część przyklasztorną i z tych domów stworzyli, dobudowując różne rzeczy, dobudowując jak gdyby kaplice, stworzyli kościół reformatów. Także kościół reformatów to jest taki zlepek. Właściwie o każdym z tych miejsc można taką opowieść
snuć. No ja nie jestem historykiem, no mnie te mapy zafrapowały. Nie będę sięgał głęboko w historię poszczególnych elementów miasta, chociaż ona jest dość dobrze znana i historycy pewnie tysiąc razy lepiej by to powiedzieli, no ale w takim szyku od najstarszych, powiedzmy od 1650 do czasów XX wieku mniej więcej, no to bardzo ciekawe to jest. Tutaj, proszę Państwa, przy Sukiennicach są kramy bogate. Tutaj od strony ulicy Szewskiej, tu jest Szewska, stoją dobudowane domy, zresztą były rozkopywane te miejsca przez archeologów z UJ-u i znaleźli tutaj domy, na resztki domów na głębokości 3,5 metrów. Tutaj jest ratusz, dookoła którego stoją budynki ratusza. W tej chwili mamy tylko wieżę, a tam był też no, po prostu cały urząd miejski się mieścił. Prawda? Kościół świętego Wojciecha, no, kościół mariacki jak stał, tak stoi nadal. Tu też bardzo ciekawy jest rejon ulicy Nagródku. Tam są bardzo grube nawarstwienia archeologiczne, badane kilkakrotnie. No i sam rynek rozkopany w wielu miejscach, bardzo dużo informacji ciekawych doprowadza. No można się zorientować, że między rynkiem głównym, tak zwanym, a Wawelem, no jest tylko ulica Grodzka i parę przybudówek domów różnych tu stoi. Natomiast no, dookoła reszta to są pola uprawne. Tu płynie Wisła, prawda? Tu też jest taka bardzo ładna rekonstrukcja działająca na wyobraźni, jak wyglądał rynek mniej więcej w tym samym czasie. No, dużo mocniej był zabudowany, można powiedzieć, rynek niż w tej chwili, dlatego że w tej chwili mamy Sukiennicę, ratusz, wieżę ratuszową, kościół świętego Wojciecha i w zasadzie tyle. Tu była tak zwana waga większa, to był taki zakład rzemieślniczo-metalurgiczny, to była waga mniejsza, to były tak zwane kramy bogate, które są udokumentowane obrazami. No i takie domy i kramy handlowe dookoła, prawda? I tutaj w tym miejscu też coś stało tego typu. No domy zupełnie inne w charakterze niż to, co w tej chwili oglądamy. Taki Kraków średniowieczny, powiedzmy, późnośredniowieczny. No to jest bardzo ciekawa rycina pokazująca Kraków z około 1750 roku. Artysta, który to zrobił, tutaj są informacje dotyczące tego, co dany numerek reprezentuje, co numerki, no i można się po tym zorientować, co jest co, bo wizja artystyczna jest bardzo interesująca, natomiast no, wprowadza pewien zamęt. To jest wzgórze Wawelskie, no bardzo wierzę, się mistrzowi narysowały niezwykłe. Tu mamy Wisłę z jakąś barką płynącą. Na terenie Zwierzyńca, czy powiedzmy między Wawelem a Zwierzyńcem, no lasy nieprzebyte, stąd tutaj król na zwierzynę chodził polować i dlatego się to nazywa Zwierzyniec. Na ulicy Królowej Jadwigi nawet jest budynek zabytkowy, w którym leśniczówka z tamtych czasów, w której się król zatrzymywał. Tutaj jakichś domów jest narysowanych cała masa, nie wiadomo co jest co. Tutaj płynie Rudawa, która no, wykręca w sposób jakiś bardzo artystyczny kościół mariacki. Na co do reszty to właściwie obiektów, to właściwie no, trzeba przeczytać co jest co, bo tak to jest ciężko wymyśleć, bo wizja artystyczna jest niezwykle, że tak powiem, wysmukła i bardzo specyficzna. No ale tak narysował no, 350-400 lat temu prawie rysownik, tak sobie widok Krakowa przedstawił.
Tu mamy z kolei mapę Krakowa z 1785 roku, około. No i mamy miasto tutaj, prawda? Wzgórze Wawelskie. No wtedy jeszcze nie wszystkie mapy orientowano do północy. Ta akurat mniej więcej, powiedzmy, jest, ale niedokładnie. Wisła sobie płynie tutaj, prawda? Tu się okazuje dookoła Krakowa otoczonego murami. No, ekran jest mały, więc to nie wszystko widać, ale gdyby to rzucić na ścianę, to widać szczegóły. Tutaj fosa jest, płynie woda dookoła, prawda? No, Kazimierz rozwija się, ale jeszcze do tego obrazu, jaki mamy dzisiaj, no brakuje mu sporo. To jest ulica Stradom. Właściwie za murami no mało co gdzie jest wybudowane. Tutaj w pobliżu Barbakanu no jest zaznaczony kościół świętego Floriana. Także gdzieś tutaj narysowano ten kościół. Tu jest obecnie dworzec kolejowy, autobusowy i tak dalej. No w kierunku powiedzmy Karmelickiej, no to te domy sobie tam przez jakiś fragment ulicy Karmelickiej stoją, no a potem zaczynają się dalej w kierunku Bronowic, zaczynają się żywe, zdrowe pola. Tu jest ciekawie, bo mniej więcej w tym miejscu są aleje i Akademia Górniczo-Hutnicza. Tutaj jest ulica Piłsudskiego, więc można przypuszczać, że AGH jest, moja uczelnia jest mniej więcej tutaj. Też jest ciekawy tutaj obraz Krakowa, czy okolic Krakowa wówczas, w kierunku na Salwator, prawda? Tutaj mamy wzgórze Świętej Bronisławy. Tu jest obecna ulica Królowej Jadwigi, no i Rudawa płynie tutaj koło Norbertanek, ale też taka odnoga płynie tutaj, w tym miejscu. Jeszcze jedna uchodzi do Wisły w tym miejscu. Ja Państwu pokażę może zdjęcia kiedyś. Są zdjęcia ujścia Rudawy pod Wawelem. Się okazuje, że między Norbertankami a Wawelem nad Wisłą, tutaj w tym miejscu, było jakieś jezioro. Jeziorko niewielkie, prawda? No to są błonia krakowskie, po których jeszcze płynęły jakieś resztki strumyków, meandrowały, prawda? No Bronowice to w ogóle jest prawie jak Afryka, dzika Afryka. Nadal Wisła płynie starym korytem przez ulicę Starowiśną, no a Kazimierz, no to jest malutki, dzielnica Kazimierz, wcześniej Bawów się to nazywało, ta dzielnica, no to jest bardzo niewielkie, ale już rynek, plac jest zaznaczony, są zaznaczone kościoły i są tylko przy większych powiększeniach to widać i są bożnice zaznaczone. No 1836, czyli tak nie tak za bardzo dawno, 200 lat temu mniej więcej. No też ten obraz się bardzo nie zmienia, to znaczy Kraków widać, jaką ma budowę takich kwartałów, prawda? Tu jest rynek główny, Kościół Mariacki, ulica Grodzka, która prowadzi do Wawelu i mury, które otaczają Kraków tutaj dookoła. I mniej więcej w tych latach zaczęto, niejaki pan Straszewski zaczął formować planty, zasypując fosę. Także planty są zlokalizowane na starej fosie, która była tuż za murami obronnymi miasta Krakowa. Tutaj co mamy jeszcze ciekawego? No, plac z kościołem świętego Floriana, prawda? No i tutaj w tą stronę tu właściwie już nic takiego spektakularnego nie ma.
jako przedmieście jest to zaznaczone. Wisła płynie dalej starym korytem, przynajmniej częściowo płynie zarówno tutaj, jak i starym korytem przez ulicę Starowiśną, z Ditla ulicę Starowiśną, przynajmniej częściowo w tą stronę. No, sam Kazimierz, no można tutaj wypatrzeć szereg szczegółów. Można rozpoznać cmentarz stary żydowski. No i przez mostek przejeżdża się z miasta Kraków do miasta, bo to było miasto, teraz dzielnica miasta Kazimierz. Natomiast w tym miejscu były jeziora, to na jeszcze innym mapce Państwu pokażę. No i taka zabudowa, no, dosyć rzadka w tym miejscu. Mało było tych budowli na zewnątrz Krakowa, 1836, nie? Tutaj mamy ulicę Szewską, ulicę Karmelicką, która zasuwa w kierunku Bronowic. Tak to wygląda. No, można szereg szczegółów rozpoznać na Zamku Wawelskim. No, jednym z ciekawszych szczegółów jest to, że na Wzgórzu Wawelskim nie ma takich bloków mieszkalnych austriackich, które tutaj mniej więcej stoją, prawda? Takie z czerwonej cegły. To jest 1846, czyli powiedzmy 11 lat później. No niedużo się zmienia. Odbitka jest taka sobie, no nie najwyższej klasy, można powiedzieć. Natomiast jest tu szereg szczegółów, które są bardzo ciekawe. Po pierwsze, kolej zaczyna tutaj się pojawiać, która przyjeżdża do obecnego placu, znajdującego się tam, tu był dworzec i kolejowy, zaraz dworzec autobusowy. Podobnie jest teraz, chociaż dworzec autobusowy trochę przesunięto. I tu jest plac Nowaka Jeziorańskiego, redaktora z Wolnej Europy, którego imieniem ten plac nazwano. No, na te 11 lat to tak wiele budynków tutaj dookoła Krakowa nie przybyło w zasadzie. Tutaj właśnie mamy ujście, tu jest Zamek Wawelski, nie? Tu są dębniki, tutaj sobie ta odnoga Wisły wpływa, a tu mamy ujście Rudawy, jednej z odnóg Rudawy. Rudawa uchodzi zarówno tutaj, koło Norbertanek, jak i tu. Tu ma takie połączenie. Tym odpływem też częściowo woda odpływała z fosy, która otaczała Kraków, odpływała do Wisły. No, dębniki to w ogóle w zasadzie jeszcze nie istnieją, jakieś pojedyncze domki wiejskie. Natomiast ciekawe rzeczy dzieją się w Podgórzu, bo już mamy rynek podgórski tutaj, mamy most podgórski, mamy jeszcze jeden most tutaj, którego już w tej chwili nie ma. Tu w tym miejscu mniej więcej były magazyny solne. Mało kto o tym wie. Z Wieliczki przywożono sól tutaj do tych magazynów, którą ładowano na barki i spławiano Wisłą w dół do Gdańska, obdzielając po drodze solą różne miejsca. No tutaj mamy całe wzgórze Lasoty z obecnym parkiem, prawda? Tutaj jest miejsce, w którym się wjeżdża na górę, rodzaj takiego wąwozu. Kościół świętego Benedykta, taki malutki kościółek mniej więcej stoi tutaj. Podgórze jest, dopiero się zaludnia. Zresztą wtedy było to osobne miasto, to nie była żadna dzielnica, teraz jest dzielnica. Kazimierz też był osobnym miastem. Ja nawet nie wiem, w którym roku dostał prawa obywatelskie, pewnie za Kazimierza Wielkiego, ale w którym roku został przyłączony do Krakowa jako dzielnica, to już historycy. Proszę Państwa, tu można też się szeregu szczegółów różnych dopatrzyć, ale nie chcę zanudzać. Każdy z Państwa sobie może sam te szczegóły oglądać. Natomiast tutaj mamy kopiec Kraka, prawda? Nie ma jeszcze kamieniołomów w Libanach, które później powstały, cmentarza podgórskiego i szeregu różnych innych rzeczy.
Natomiast jest tutaj zalążek cmentarza Rakowickiego. Także to już cmentarz Rakowicki wówczas zaczynał funkcjonowanie. I tu jest bardzo szczególna mapka, dlatego że to jest plan miasta Kazimierza, czyli nie dzielnicy, tylko jeszcze osobnego miasta. I cóż my tutaj mamy? Mamy symbolicznie narysowany Zamek Wawelski. Wisła sobie płynie, zaznaczył tutaj robiący mapę głównie przez ulicę Dietla, a tutaj płynie obwodowo dookoła. Mniej więcej w tym miejscu wpływa Wilga. O, tu jest Wilga nawet narysowane. Natomiast tutaj były jeszcze jakieś stawy, powiedzmy przy obecnym moście podgórskim, tak zwanym, tym, na Nitach. Tam jest takie zagłębienie i tam były stawy. Stoi budynek Sokoła, tak zwany, z cegły czerwonej. Tutaj był również staw. I to całkiem spory, już za murami Krakowa, bo mury Krakowa to jest tutaj to, prawda? Tu jest ulica Stradom, no i tu był most, który można było przejechać do Podgórza, most podgórski. To są te składy solne. No i cała architektura Kazimierza, no mieści się na niewielkiej powierzchni. Tu dookoła jeszcze było dość dziko i błotniście, bo to wszystko były takie podmokłe dosyć tereny. Tam gdzie jest ulica Starowiśna, Miodowa i tak dalej, to wszystko były takie obszary no dzikie jeszcze, półdzikie. Tu była cegielnia, to jest interesujące, mało co o tym wiem. Natomiast no, mamy tutaj plac świętego Wawrzyńca z kościółkiem, prawda? Tutaj jest rynek, prawda, ze znanym państwu ratuszem miasta Kazimierza, osobnym ratuszem osobnego miasta. No i można się tu doszukać wielu różnych szczegółów bardzo interesujących. Skałka zaznaczona bardzo, że tak powiem, symbolicznie. No i tutaj dębniki, no to pola uprawne, jakieś pojedyncze budynki. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze jeden mostek się pojawił też z możliwością wjazdu na teren miasta Kazimierza, który miał swoje mury obronne. Żartów nie ma. Tu mamy mapę już z 1883. Sytuacja się zmienia. Wyraźnie jest narysowana kolej. Tutaj to, która biegnie oczywiście koło dworca kolejowego. Kolej żelazna, wiedeńska tak zwana. I ona tutaj zasuwa przez most kolejowy podgórski w kierunku na wschód, w kierunku Rzeszowa, prawda? Tam jest odnoga i zmieniali lokomotywy, można pojechać było później w kierunku Zakopanego. Co ciekawe, proszę Państwa, ponieważ to już jest czas austriacki, że tak powiem, no są tu zarysowane schematy obronne miasta Krakowa, te takie konstrukcje. Część została zrealizowana, część zrealizowano tylko w niewielkim stopniu, a części nie zrealizowano. Cmentarz Rakowicki, prawda? Kościół Mariacki, rysunek z tamtych lat. Wzgórze Wawelskie, jak wyglądało mniej więcej. Sukiennice. No to powiem uczciwie, że nie wiem, co to jest za budynek. Są tak literki trudne do odcyfrowania, że ciężko mi powiedzieć. No ale na pewno autentyczny rysunek z tamtych czasów. Co tu jeszcze ciekawego można powiedzieć? No, zaczyna się zabudowa, intensywniejsza zabudowa na zewnątrz murów miasta Krakowa. Tutaj nadal dopływa woda z fosy. Fosa już jest zabudowana plantami w tym czasie, ale jeszcze tutaj resztki
takiego wodnego cieku są. Zresztą badania, które robiliśmy tutaj u reformatów, pokazują, że ta stara fosa, na której są planty, w tej chwili w rejonie reformatów, kościoła i klasztoru reformatów, dalej ta fosa prowadzi wodę, stąd tutaj podsiąkają mury w kościele reformatów i pociągają mumie, które tam, tak zwane mumie krakowskie, nie? Tu mamy ulicę Karmelicką z klasztorem karmelitanów, karmelitanek, prawda? No i coś ciekawego, no stoi też barbakan, prawda? Kościół świętego Floriana, no i szeregu rzeczy można się dopatrzyć, śledząc i systematycznie badając tą mapę. Na Wzgórzu Wawelskim, które jest tutaj, pojawiają się budynki CK austriackie, te właśnie z czerwonej cegły, prawda? Cóż poza tym? No, Kazimierz się rozbudowuje, wychodząc częściowo poza mury obronne. Nadal jednak tutaj z Wisła Starowiśną i Ditla płynie, ale to już są ostatnie lata, niedługo zostanie zasypana. Cmentarz Rakowicki się rozbudowuje. Przedtem na poprzednich mapkach był taki, tutaj dobudowano mu taką dość sporą część. Chodźmy dalej. No i to jest ostatnia mapa, nad jaką można się chwilę zatrzymać. 912, czyli 110-115 lat temu. No i też Kraków był zupełnie inny. No, pojawiają się dzielnice, które są wyraźnie opisane. Dzielnice Krakowa, na których jeszcze właściwie nic się nie dzieje specjalnego. No może tyle, że w Podgórzu się dzieje trochę więcej. Kolej, tak zwana kolej obwodowa, z rynku głównego, z dworca głównego prowadzą szyny obecnymi alejami. Tutaj mamy ulicę Czarnowiejską, czyli AGH, którego jeszcze nie ma, bo powstanie za 5 lat, wybudują. Stoi gdzieś tutaj, w tym miejscu. Mój dziadek opowiadał mi, że tutaj był taki przystanek kolejowy na żądanie i można było wsiąść do pociągu. Są zdjęcia, które pokazują, jak to mówiono wówczas, sztrekę kolejową biegnącą w pobliżu AGH, na alejach, obecnych alejach Mickiewicza i tak dalej. Był mały przystanek, mały dworzec kolejowy nad Wisłą, w pobliżu obecnego mostu Dębnickiego. To był most kolejowy. Mam na zdjęciach następne takie opowiadanko, pokażę Państwu ten most. To był most kolejowy i drogowy. I on tutaj zasuwał w kierunku Ludwinowa i Podgórza. I tutaj wykręcał w kierunku na południe, gdzie był w Podgórzu, był dworzec kolejowy. Ale to nie jest dworzec płaszowski, bo Płaszów jest dużo dalej w tą stronę, na południe, czy na południe, nie, na wschód. Tutaj był jeszcze mały dworzec, nie mogłem go zlokalizować, w którym miejscu. No, rynek podgórski był zabudowany, już kościół świętego Józefa czerwonej cegły neogotycki stoi w Podgórzu przy rynku podgórskim, prawda? Już zaznaczony, to znaczy był wybudowany, prawda? To jest most tak zwany na nitach, znany wszystkim Krakauerom. No a most ten podgórski stary został zlikwidowany. Tu dopływa Wilga do Wisły. Zasypana już jest stara Wisła. Już nie ma, proszę Państwa, tej wody płynącej między Kazimierzem a Krakowem. No i również zasypana jest Wisła na tym odcinku, który prowadził tutaj
wody Wisły do samej Wisły, prawda, do tego głównego koryta. No wszyscy wiedzą, że ten odcinek między Ditla a powiedzmy Mostem Podgórskim to jest sztucznie poszerzone koryto Wisły. Przepraszam. Zresztą jeśli Państwo przypatrzycie na brzeg, ten brzeg wiślany, to on jest budowany. Tam jest po prostu ściana wybudowana z kamieni, taki wał ochronny, rodzaj wału ochronnego. Również w tej części Podgórza dużo ciekawych rzeczy się dzieje, nowych. Postawione są nowe budynki, budynek właśnie Sokoła mniej więcej i inne. Tutaj funkcjonuje w tym czasie, już się pojawia garbarnia, stąd klub garbarnia, teraz jest tutaj osiedle mieszkaniowe wybudowane na starych odpadkach z garbarni. Tam ilość chromu jest po prostu bardzo niezdrowa i niebezpieczna. Patrząc dalej w kierunku półwsi Zwierzynieckich, no mamy tutaj plac, obecnie plac, ale to przedtem było jezioro w tym miejscu, plac taki, gdzie można kupić wszystko, sprzedać. Tutaj Rudawa wpada do, także nie ma już tego dopływu do Wisły, który mniej więcej się tutaj gdzieś, nie, przepraszam, tutaj mniej więcej się pojawiał, o tu jest jeszcze zaznaczony. Ale Rudawa płynie, już jest ukierunkowana, już ma wały swoje, takie przeciwpowodziowe. No i klasztor Norbertanek mniej więcej w tym miejscu. No i tutaj wzgórze Świętej Bronisławy, prawda? Jeśli chodzi o część w kierunku północnym, no to tutaj też zaczyna się pojawiać więcej ulic, domy są budowane. No 912 to już jest nie tak dawno, to 110 lat temu, prawda? Grzegórzki jeszcze takie, no, półwsie dzikie właściwie. No i tutaj też odnoga kolei zasuwa w kierunku na północny wschód, ta linia czarna kreska, prawda? Można tutaj mówić o szeregu szczegółów, ja nie chcę wszystkie omawiać, bo bym Państwa zanudził, no ale bardzo ciekawa taka jest rekonstrukcja przeszłości. No bo od tego 912 roku, no to oczywiście domów przybywa, tu wszystko już jest zabudowane w tej chwili, miasto jest potężne, Kazimierz jest przyłączony, niedługo pewnie będzie Wiliczka przyłączona, Skawina zostanie przyłączona jako osobne dzielnice, na razie jeszcze to są miasteczka podkrakowskie, ale w zasadzie odstępu budowlanego między Wieliczką czy Skawiną a Krakowem nie ma. Tam już stoją domy i to właściwie przejeżdża się wśród domów. Także to niedługo będzie połączone prawdopodobnie. No tyle chciałem Państwu pokazać. Oczywiście nie jest to doskonałe, nie omawiam wszystkich szczegółów. Nie jest to bardzo historyczne, nie jest oparte na literaturze, no bo ja nie jestem historykiem, no ale taki przegląd i same mapy są ciekawe. Sami Państwo możecie się im bliżej przyjrzeć, powiększając pewne elementy, które będą Was interesowały. No. Dziękuję za cierpliwość. Zapraszam na następne spotkanie. Pewnie tak za tydzień może coś przygotuję. Wszystkiego najlepszego.